Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej gali Fame MMA. Dzisiaj mamy okazję zobaczyć walkę pomiędzy dwoma youtuberami. Teraz przed Państwem zawalczą Kacper Błoński kontra Marcin Dubiel. Proszę Państwa, zapowiada się naprawdę emocjonująca i ciekawa walka. Miejmy nadzieję, że Błoński przejebie, ponieważ ja postawiłem na Marcina Dubiela, gdyż wolę jego od tego Błońskiego, który wytatuował liczbę swojego IQ właśnie na swojej klacie. Walka się zaczyna, więc zapraszam. Po twojej pysznej zupie nie ruszam dupy sklopa. Ta zupa była z mlekiem, na wszystko mam alergię. Po twojej pysznej zupie nie ruszam dupy sklopa. Proszę Państwa, co za szok! Błoński niestety tutaj zadaje takie ciosy, że Dubiel ledwo co wytrzymuje. Coś tu trzeba wykombinować do tego cwela. Co ty tam gadasz, kondomie? Nie pierdol, tylko walcz. Boisz się mnie, zaraz sprawię, że znikniesz, cwelu. Ciekawe, skąd mam tu TNT. Kurde, zajebałem lifehacka jak Diz na odcinku. Ja pokażę kurwa temu Dubielowi za to, co powiedział o mnie, że mam swoje IQ na klacie. Nie, ja teraz mu tak wjebię, że się nie pozbiera. No proszę Państwa, z tego co widzimy, to walka jest wyrównana w tej rundzie. Dobra pajacu, żarty się skończyły, teraz pokażę wszystkim, że rzeczywiście masz kurwa 21 IQ. Ej, co ty ze mną robisz, cwelu? Ja pierdolę, co ja tu robię? Gdzie ten cwel Dubiel mnie wyjebał? Ej, to ja kurwa nie jestem na gali? Co to jest kurwa za miejsce? Także walkę Dubiel kontra Błoński wygrywa Marcin Dubiel. Wygrał to poprzez wyjebanie Błońskiego do kościoła, gdzie ksiądz postanowił zaśpiewać piosenkę Maty Pato Inteligencja.